Witamy wszystkich bardzo serdecznie z strony Czopko. Witam was na Jouście. Dzisiaj tak nietypowo zagramy sobie Jousta. Dowiedziałem się, że Starkiet jest bardzo dobra na Jouście, także postaram się ją przetestować. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Zaczynamy z Golden Bowem i na Isis. Co ja chcę na Isis wziąć? Wezmę Bitsa na Isis, no bo co? No bo Bitsi zakup na propsie. No i jadymy. Ostatnio najpierw ktoś mi tam mówił, że Isis jest bardzo, że Starkiet jest bardzo dobra na Jousta. No i teraz to sobie zamierzam sprawdzić właśnie. Właśnie z takim buildem, że początek Golden Bow. No i właśnie to... Zobaczymy, czy to działa. Zobaczymy, czy to działa, boys. Gdzie ona mogła pójść? Gdzie ona mogła pójść? Czy na blue, czy na reda? Nie wiem. Ale ja idę na reda. Ale ja idę na reda, boys. Mam nadzieję, że mnie tu nie zgankuje ta Isis. On pierwszy banował, także pierwszy. Także pewnie wie, jak się gra Jousty, bo ma więcej elo ode mnie. Odpalę potki, żeby nie stracić za dużo HP. Mam nadzieję, że wszystko elegancko słychać. Dobra, reda mamy za free, także jest zajebiście już na początek. Także jest dobrze, nie ma za tamto. Ona robiła blue, także jest spoko. Nie damy się trafić. Nie damy się trafić tak łatwo. Nie ma szczelania, a ja nie strzelam. Strzela z Golden Boy, mamy lepszy clear. Teraz w ogóle Golden Bow jakąś nową pasywkę dostaje, nie wiem czy to... O kurwa, co ja zrobiłem? Boże święty Chryste Panie, jak ja tym nie trafiłem? Dwoma bazowymi nie trafiłem. Dwoma bazowymi nie trafiłem, jak ja to zrobiłem? Tam był free kill przecież. Czeko, co ty odpierdalasz? Tam był free kill. Masz teraz healnie. Anyway. Mam ją tak czy tak. No także Serkiel ma w chuj dużo damage'u od razu. Idziemy po nasze blue. No zobaczymy, jak to pójdzie. Ja jej wyłączam healing na ulcie, także to też jest spoko. Bo mój ult ma 100% healing reduction, także spoko. Ale ja to zdjęłam na początku, boże wstyd. Przepraszam bardzo, że to zrobiłem, no ale cóż. Tak bywa czasem. Dobrze. Cofamy po Golden Bowa. Nie wezmę niestety tego blue, bo nie mam jak. Golden Bowa, o play, bierzemy budki, na drugi i jademy z koksami. Jademy, o play. Uciek herbatki. Żeby w garodziołku nie zaschło. Ostatnio właśnie też mnie do zera serkietka rozwaliła. Zobaczmy, jak to teraz pójdzie. Przelecimy wave'a, żeby szybciej clear był. Serkietka teraz buffa dostaje na następnym patchu, na jedynkę. Będzie jej cooldown miała 2 sekundy niższy na jedynce. I będzie miała zwiększony damage z dwójki, także... Też jest pretty much fajne. O, nie trafiłem. Kurwa. Mam cię, chyba, prawda? Powiedzcie, że ją mam. Mam ją? Mam cię. Mam cię. Mam cię. Got you, bitch. Dobra. Cofamy znowu. Po budki. Teraz nie wiem, co ja chcę. Jotuna chyba będę brał. Po Jotunie. Po Jotunie biorę. Po Jotunie biorę. Co ja biorę po Jotunie? Pewnie jakiegoś prota, a potem The Dringera będę brał. No i teraz będzie walka o Reda. No i trafiłem tauntem. Powinienem wziąć multipotkę, a nie mana. Nie ma na potkę. Dał tym minionkom weź pod tarona, powinien teraz na reda iść. Slapujemy ducho. Zrób trójkę. Znaczy ten, dwójkę, przepraszam. Bombę. Kurwa, slapuje mi teraz tymi bazowymi.
Jeśli nie mogę wbić teraz. Jeśli teraz nie mogę wbić, bo ona z dużymi tym bazowymi zrobiła. Nie chcę jej nafidować. A ja już kurwa ten! Jedynki nie mam, o Jezu, to dobrze, wow. Dobra. Mamy jej ulta. Nie, to się chimie. Niestety, ale mamy reda. Za free chyba. Nie mam many, fuck. Kurwa, nie miałem many, fuck. A, dobrze, miniony, uff. Miniony ją zabiję, dobrze jest. Uff, my friend. Mam nadzieję, że nie zginę. Nie, nie zginę tutaj. Pięknie, mamy reda znowu. Mamy przewagę, dość sporą. Teraz tutaj nie mogę nafidować. Przedaję tą podkę. Hopla, jadę dalej. Dobra, nie mogę jej nafidować i będzie dobrze. Tam, 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 tam. Ogólnie teraz pozycja moja na się tego 2, bo spadłem z jedynki. Ty babo robisz? Skitramy się bardziej, skitramy się. Ona nie wie, że tu jesteś. Ona nie wie, że... Nie, kurwa! Oberwałem. A ona mnie nie widzi, prawda? O Jezu, co ja zrobiłem. Catch you, bitch. Catch you, bitch. A w sumie nie wiem, po co zużyłem te 2 potki. Teraz i tak cofam. Dziubniemy troszkę ten tower, może przy odrobinie szczęścia na tego weźmiemy. Nie, nie weźmiemy go. Na bank. Ono już tu idzie. Dobra, ja nie gridzę, także cofam stąd. Stąd cofam. Alrighty. Teraz cofam. Hopla. I bierzemy proty od razu, żeby nie nafidować jej. Oczywiście bulwar weźmiemy, żeby mieć dużo protów i ten pasyw zajebisty. Potem wezmę Deathbringera i chyba Malisa i to będzie mój build. Chociaż zobaczymy jeszcze ostatni item, to będzie sytuacyjny. O, proszę mać. Zjebałem. Trójkę zużyłem. A teraz nie będzie wychodzić spod towera, bo się boi. No, zrobiła blue, nie? Zrobiła. Cześć. Okay. Ja będę ją zaunował, bo... No, bitca złapałem, okej. Okay. Nie będziemy jej. Przy tym nie wiem, czy wiecie, jak się zonuje miniony, to one się zabijają same i kiedy ja przy nich stoję, to ja dostaję za nich expa, ona nie, dlatego to zmuszają, żeby do niej, ona podeszła do mnie. Ona zmusza, ja je zmuszam ją w ten sposób do tego, żeby ona podeszła tutaj. A kiedy ona cipczy, to ja dostaję expo, ona nie, ona na tym traci. Ja pójdę po Rena. Słyszałem, nie widzicie? Słyszałem, jak się zwaniszowałem. A ja dostaję cały czas expo za te minionki, a ona nie. Tego nie wiem. O, nie trafiła tym, mam farta. Troszkę tą akcję. No, zdepsułem tą akcję. Tą zepsułem. Złapałem moją ten. Silencowałem mój ten. O Boże, co ja robię? Ty, Stefanie, co ja robię? Na szczęście ona jest, nie jest za dobra też.
I kurde. Ja nie trafiam za dużo stunów, nie za dużo tych, tauntów nie trafiam. Przez co ta gra by mogła być. Mogłaby się odwrócić przeciwko mnie, na szczęście ta jest niezbyt dobra dla tego tego. Dlatego jakoś tą grę, jakaś ta gra idzie. Jakoś ta gra idzie, boys. Kursza weźmiemy. Kursza. I jedziemy. Po Deadbringera. Trochę tych krytów mało. Troszkę tych krytów mało. Dobra, trzeba już się zacząć fokusować, skupiać na towerach. Na obiektywach. Ja pierdolę ten damage. Widzieliście to? Co ten board? Wziąłem sobie announcer pack boarda. Jezus, bierze słyszę kwestię. Bulwark mnie teraz uratował, pretty much. Zginę teraz pierwszy raz, patrzcie się. Pierwszy raz zginę. A może i nie. A, i GG boys, tak się gra z duele z Orkietką, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało odcinek. Jeśli chcecie więcej, to dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli chcecie oglądać więcej dueli, także narzekacie ostatnio na brak odcinków, na mało, że ich jest mało i tak dalej. Ja wiem, że jest ich mało, ale jakoś nie mam ostatnio kiedy nagrywać, że mi się ostatnio za bardzo nie chce, także nie będę nic na siłę robił, a teraz mam akurat czas w nocy, jest prawie trzecia, a ja nagrywam, także no jest fajnie pylimacz. Ale jeśli wam się, mówicie, że mam mało odcinków i tak dalej, to wpadajcie na streamy, codziennie prawie streamuję na Twitch TV starszego Dubka, także wbijcie, dajcie ten tam followa, będziecie wiedzieć kiedy streamuję. Także to by było na tyle, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do następnego odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia, hoplej!